kurde, spamują tymi alertami o burzy, o gradach, podtopieniach i przerwach w dostawie prądu. Codziennie ten alert przychodzi, a nic się nie dzieje. I co, i pewno dzisiaj postanowiłem, że pójdę pojeździć. To mi tak dojedzie, że przemoknę do suchej nitki. Odbiór mam z Podskala. Niby jest gotowe, ale tam zawsze jest gotowe. Pasowałoby, żeby była kolejka w tej Biedrze, bo muszę jechać kupić kabel do ładowania telefonu. Tam w tej wtyczce USB mi się te blaszki wytarły albo w ogóle wypadły stamtąd i mi nie ładuje. A tam jest ten Greencell na Kalwaryjskiej. Taki fajny czarny w oplocie jest, to bym sobie kupił. A nie chcę się tam ładować zamówieniem, jak już odbiorę. Ale wszystko dzwoni w tym kole. Ja nie wiem, ja muszę je ściągnąć i zanieść do wycentrowania, bo to... Albo sam za chwilę porozkręcam te szprychy i wtedy mi nie powie, że jest proste. Tylko wycentruję tak, jak ma być. O, w ten sposób go załatwię. Odbiorę sobie zamówienie, to jeszcze wam opowiem o wczorajszej akcji. Kim się nie nadaje do publikowania, bo... Kim się nie nadaje do publikacji, bo... Nie dość, że na nim nic nie widać, to jeszcze zrobiłem... No nawet nie zrobiłem jednego zamówienia. No na pierwszym oczywiście dębkę przebiłem. Jak to ja. To jadę po kabel. Ty, nie ma tego już tutaj. Salon gier otworzyli. Lotto. No to nic, jeździmy dopóki bateria nie padnie. Trzeba będzie internetowo zamówić. Jesteś w punkcie odbioru mniej niż 5 minut. A tu jestem już od 10 minut, tylko byłem w sklepie. Jakieś duże, 878. Dzięki wielkie. Dobra, dzięki. Próbowałem zgłosić, że zamówienie jest duże i chcę bonus za to. To mi odpowiedział bot, że bonus jest naliczany automatycznie do 5 minut po zakończonym zamówieniu. Jeżeli oczywiście zamówienie spełnia warunki. Co do wczorajszego dnia, miałem odbiór z cornera. I dostawę na Grota Robeckiego. No i stwierdziłem, że pojadę skrótem. Tam wzdłuż Wilgi. Tym wałem.
No i najechałem na jakiś, no był kamień. To nie był jakiś tam, nie wiem, czy metalowy, jakiś taki elemencik, czy jakieś szkło, tylko to kamień, taki jakiś do szpica ostry. No trzeba było dzwonić po mamusie, żeby paliła maszynę i ściągała mnie samochodem, bo mi tak przyszło z matecznego dymać z buta z tym rowerem bez powietrza, no to w takim upale to stwierdziłem, że wolę go do Wisły wyrzucić. Pisałem z supportem, żeby przysłali jakieś wsparcie, żeby to zamówienie przekazać, żeby ktoś to zawiózł. Tak myślę, będą jaja, jak będzie chciała zdjęcie awarii. A ostatnio właśnie delikatnie się sprzedałem, że mam uszkodzony rower, jak ja przecież na skuterze jeżdżę i właśnie mi to przypomnieliście też w komentarzu. I tak kminiłem, co to zrobić, jak będzie chciała zdjęcie. No nie wiem, będę, znajdę jakiś skuter obok i będę zdjęcia robił chyba. No ale nic nie chciała, tylko żeby podać kolor pojazdu i markę, no i adres, żeby przekazać kurierowi, który przyjedzie. No to zacząłem wymyślać, że jakiś Peugeot czarny. No i przyjechała matka, załadowałem rower do bagażnika. I w tym czasie, jak go tam próbowałem ułożyć jakoś, żeby to weszło, to zajechała panienka na zwykłym rowerze. Przejechała koło mnie. No i pewnie szukała skutera i może żółtego plecaka. A tu się nic nie zgadzało. No i wróciłem samochodem do domu, no i tak wyglądało wczorajsze dostarczanie, to nawet nie ma co wrzucać, a już w ogóle ta karta mi przyszła, zacząłem kombinować, żeby z powrotem nagrywać w 5-3K, to przestawiłem profile i zapomniałem, że jeden z profili miałem ustawiony na manualny shutter. No i okazało się, że cały film był prześwietlony, no to szczęście w nieszczęściu, że długo nie pojeździłem, bo jakbym cały 3-godzinny materiał stracił, a jeszcze nie, coś by się tam ciekawego w nim wydarzyło, no to byłbym zły. Dzień dobry. Przyjedno drugie. I to jest wszystko. Dzięki. Do widzenia. Nie wiem, to koło już jest tak rozdupcone, że za chwilę się okaże, że jeszcze trzeba będzie. Się okaże, że jeszcze zaraz będzie trzeba koło kupować. Do nowego roweru. Tu też nawet grało światło, także literka. Gówno dostałem, a nie bonus za ciężki plecak. Nie zjadali. Aha, ładnie mi się wbił. Strasznie mi bateria zżera. No 77%. Bez powerbanka to ani rusz. NN. Pojedynczo. NN. NL. Wszystko? Tylko dzięki. YT. YT, ok. T. Lili Venedy. Tam jest jakiś park chyba. Dość ładny. Trochę mnie pani zaskoczyła pytaniem, co to taka kolejka. No to właśnie ja i...
Ja powinienem spytać. O, światło. Z dupcy pewnie. Nawet na pewno. Wytrzymaj jeszcze 2 sekundy i przejadę. Dzięki, stary. W ogóle jak wychodziłem z domu, to niebo było zachmurzone. Myślałem, że trochę popada. To człowiek by się systematycznie schładzał. Do siebie pogodziło. Cóż to? Jaki fajny, taki to mógłbym dostarczać. Jest robota do zrobienia, lodowa na górę. Dzień dobry. Dziękuję bardzo, do widzenia. Z Wielickiej tym razem. Z Wielickiej na Lipską. To mi się też podoba. Lecimy sobie kładką. Kurde, do poniedziałku ma tak chyba smażyć. Przerąbany. Wszystko? Ja mam W6. Okej. Przewóz 31. Dzień dobry. I napoje. Dzięki bardzo, do widzenia. Chciałbym tym blokiem tutaj jakiegoś zadziora nie zrobił. W tej tekturce. Tu widzę remont jakiś się odbywa. Jakaś restauracja klasztorna w Saskiej. Gdzieś tu na rogu budynku. Karkówka grillowana, kotlet ze schabu z frytkami. Dobry, Glovo 583. Tak, już mam. Proszę bardzo. Dziękuję, potwierdziłem, dziękuję bardzo. Dziękuję. Bagrowa 2-3. Bagry apartament. Pieniecka znowu ustawiona jest na ten czarny budynek na końcu. To pewnie chodzi o te białe tu po lewej.
zobaczymy, może tu. To nie ma wejścia. No musi być ta brama. Nie ma tu innego wejścia do 23. To musi być tu. Dzwonię domofonem i nie odpowiada. Teraz bije, że klient nieobecny, to zaraz sam wyleci w trymikach. Proszę panią, pani tu mieszka? Tak. Jest to numer 60 może w tej klatce? Tak, jest. No dobra, to wejdę z panią, bo ktoś nie odpowiada na domofon. Dobra, jakaś pani wchodziła, to mi otworzyła. Nie do pani? Mm-mm. 23. Mm-mm. Nie do pani? To dobra, to dzięki. 60. Dziękuję. Tak, słucham, halo? No właśnie, wie pani co? Chyba wychodzi na to, że jestem pod złym adresem w ogóle, bo wyszedłem na czwarte piętro pod numer 60 i pani mówi, że to nie do niej, więc... Więc... To jest 23, tak? Czyli... Aha, to ja myślałem, że wejście koło 25, ale 23, no to dobra, to idę po 25, to dziękuję za telefon. Dziękuję. Dobrze, no dziękuję. Bym narobił. Powie pani co, coś im tu przeciekło? Niech pani otworzy, może nie wiem, czy przy mnie, czy coś, czy coś, dużo się dzisiaj narobiło? Albo w ogóle zgłosić im to, że się zniszczyło. Ja byłem tam w podwieską trójką i pani mówi, że nie do niej. Jestem siak, nie do niej, jak 23, 60. O co chodzi? Ja coś, to niech pani to zgłosi. Może jest silna ten Pepsi i dlatego. Ale coś to widać, że tak... A może, no, nie wiem. Zobaczymy. Niech pani coś sprawdzi, jak coś to zgłosi. Dziękuję. Do widzenia. Proszę? Drugą domkę czy? Nie rozumiem. Nie? No nie, panie Maju, bro. Potwierdź. No, troszkę straciłem czasu. Nie powiem. Burger King ze śliwaka. Na Złocień gdzieś tam chyba. Jedziemy. Nie byłem tam jeszcze w tym Burger Kingu, to przejedziemy, zobaczymy. Na Złocieniu też 20 lat. Tam się chyba konkret pozmieniało. Kurde, 2 godziny 55 zł. No lipa straszna. Ale karetek jeździ tam. Przez te upały chyba ludzie słabną, może starsi.
prawie złoci. Jaki przejazd? Trzeba się do Płonki wracać. Trzeba się wracać. No niestety. Taka ciekawostka w ogóle. Trzy szprychy mi jeżdżę bez trzech szprych. Nie wiem, czy nie dostarczyć tego i nie wracać w stronę domu. Nie dość, że gówno zarobiłem. To jeszcze trzy szprychy po 3,80. Jestem stratny. Kolega po fachu to puścił, nie? Ale ja pierniczę. Będziemy jechać ulicą, sprawdźmy ścieżkę. Ty, mój dzwonek się urwał. Ja pierdzielę, pewnie o matki w bagażniku. Dziękuję. Ze Śliwaka na Złocień. Kurde, rozwalę to koło. Chura się żyje. McDonald's. Dobry, CK. Dobra. Bo to jest zajebiście, że to mówię nie, więc trzeba się gdzieś mi poczekać. Duże? Super. Masakra. Dobra, tu można poje? W tym, tak? Tak jest. Dobra. I z tych dwóch też są żarcie. Dobra, napoje, napoje najważniejsze. Dzięki. Znaczy nie, to zaraz zapakować, nie? No, dobra. Tutaj dobra, dobra. Po pęku. Dobra, okej, okay. Nie, nie, dziękuję bardzo. Dobra, proszę bardzo. Dzięki piękne. Nie do wiary, ile żarcia zmaka. Ja nieraz to miałem. Z Biedronki lżejsze zakupy. Są cztery mak zestawy. Żeby tylko to picie się nie wylało. Dasza. Dziękuję bardzo. Nie mogę panowie, tu prawą stroną. Tu widzę świeżo trawka zasiana. Poza tym miałem się jak najmniej po wybojach. Elegancko tu ścieżkę zrobili. I to potrafili zrobić w miarę łagodne najazdy. A tam na głównej drodze, no to jest tragedia. Co krawężnik to jeb, jeb, jeb. Dobra. To będzie jeszcze jedno duże. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
widzenia. Do widzenia. Jedenaście piw w butelce na rząskę. 25% baterii może starczy. No musi starczyć. Powietrze mi zeszło. Któraś z tych szprych musiała przebić dętkę. Dobra, odrzucam to. Kawał drogi do domu. Dobra, kończę. 33 na godzinę. Siema.